Kartki w kalendarzu się zmieniają, biegną dni, tygodnie, miesiące, a są stałe wartości w Wilkowicach, jak czerwona kartka dla rekordzistów i gol decydujący o zwycięstwie Marcina Wróbla. No na pewno, gdzieś historia się powtarza. Cieszymy się, że powtarza się znowu na naszą korzyść i wygrywamy tutaj puchar i jedziemy dalej sobie. Nadspodziewanie trudny mecz. No tak, wiedzieliśmy, że tutaj będzie ciężki mecz. Ostatnio był ciężki mecz, teraz był ciężki mecz. Chłopaki się... Szacunek dla chłopaków, bo postawili bardzo wysokie warunki, ale my zrobiliśmy swoje, no i z tego się cieszymy najbardziej. Jak to dzisiejsze spotkanie, ten wysiłek włożony w spotkanie finałowe z Wilkowiczanami przełoży się na potyczki ligowe? No na pewno jedziemy do Gubina i będziemy walczyć tam o 3 punkty, tak jak w każdym meczu. Myślę, że regeneracja i jedziemy dalej. Sił nie przybywa, ale morale rośnie. Otóż to, wygrane zawsze napędzają i zawsze podnoszą morale, także z tego się najbardziej cieszymy. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Bartek, jakby nie spojrzeć, te ostatnie miesiące rundy jesiennej wśród trzeciej ligowców dla Ciebie bardzo udane. Cieszę się, że ta forma jest na dobrym poziomie i że mogę pomóc drużynie jak najlepiej potrafię. Twoje dobre występy dostrzegalne są nie tylko w pucharowych występach, jak ten w finale z Wilkowiczanami, ale przede wszystkim w grach ligowych. Staram się jak mogę, żeby pokazywać jak najbardziej swoje umiejętności na boisku. Telefony już się rozdzwoniły? Jeszcze nie, nic mi o tym nie wiadomo. A szydera ze strony starszych kolegów w szatni? Chyba nie. Nie było. Jak smakuje Puchar Polski zdobyty? Chyba po raz pierwszy w Twojej karierze. Tak, po raz pierwszy. No, cieszę się, że kolejne osiągnięcie w takiej małej gablotce. A o samym meczu z Wilkowiczanami, trudny bój? Ciężki mecz. Cieszymy się bardzo, że udało się wyciągnąć to zwycięstwo. Dzięki serdecznie, gratuluję. Dziękuję bardzo.